Myślę, że Polska została przyjęta do NATO, dlatego na początku prezydent Clinton się sprzeciwiał temu, a potem z rozmaitych powodów zmienił zdanie i chodziło o to, żeby Polska znalazła się w pewnej strukturze bezpieczeństwa. Rozumie pan? To nie znaczy, że to jest bezpieczne dla NATO. Jednym z najtrudniejszych sposobów było przekonanie moich przyjaciół, kolegów, którzy są w strukturach bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, do tego, żeby Polskę przyjąć do NATO. Bo Polska nie jest bezpieczna. Moi koledzy mówili tak, naturalnie Polska do NATO, ale przylatuje tutaj mój przyjaciel, który jest bardzo szanowaną osobą w establishmencie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i mówi, jak to, co to te ciastko Stalina w Warszawie robi? To komuna. Pierwsza rzecz, jaką bym robił, tutaj jest ten pałac Stalina w Warszawie. To jest znak, że są pod okupacją cały czas. Przecież amerykańskie służby, amerykańscy wojskowie wiedzą, że tutaj nie było dekomunizacji i wtedy nie było w ogóle pozbycia się agentów. Oni byli bardzo przeciwni przyjmowaniu Polski. A jak już Polska została przyjęta, to została przyjęta na takich samych warunkach jak Niemcy Zachodnie. Otóż służby amerykańskie zdawały sobie doskonale z tego sprawę, że Niemcy Zachodnie są infiltrowane przez Sowietów i przez Stasi i przez 50 lat Niemcy Zachodnie mieli fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa. Im się wydawało, że oni są członkami NATO i są dopuszczani do tajemnic. Proszę pana, do tajemnic niedopuszczany jest prawie nikt. Powiedzmy, Brytyjczycy są dopuszczani w 40%. Rozumie pan? Dam panu przykład. Bułgarski zastępca szefa lotnictwa rotacyjnie stał się jakimś tam kacykiem w NATO w Brukseli, już zapomniałem. I wyszło, upubliczniono, że on był agentem GRU rosyjskiego. Na co dowództwo NATO powiedziało, nie ma problemu, to my zabierzemy ten certyfikat bezpieczeństwa i damy jego zastępcy. Przecież to była farsa. Wiadomo, że Bułgarzy, tak jak Polacy, jak Węgrzy, jak cała reszta, która się nie dekomunizowała i nie jest suwerenna, nie mają dostępu do niczego. A to znaczy, że parasol, który mamy od NATO, jest fikcyjny, jeśli chodzi o... Parasol do dużego stopnia jest fikcyjny. Powiem panu taką anegdotę. W listopadzie 2010 roku prezydent Obama wszedł na obrady Zjednoczonych Szefów Sztabu z oficerami wyższymi sojuszniczymi z NATO. I spytał, i przedtem, kilka miesięcy przedtem miała miejsce cyberwojna internetowa przeciwko Estonii, Rosja przeciwko Estonii. I prezydent, który jest wydmuszką intelektualną, jest bardzo inteligentny, tylko po prostu jest produktem typowych amerykańskich uniwersytetów, w związku z tym nie ma wiedzy. Spytał się swojej generalicji, no to co? Co by było, jakby Rosja zaatakowała czołgami Estonię? Cisza. No to co, mamy jakiś plan? Nie. No to zróbcie! I poszedł sobie. I teraz jest plan. Do tej pory, do 2010 roku, nie było żadnego planu obrony Estonii i państw bałtyckich. To jest szarada. Co jest wartym parasol NATO? Tyle, ile potęga armii Unii Europejskiej. Niewiele. Stąd ja mówię o zakładnikach amerykańskich, bazach amerykańskich tu jako potykaczach. Stąd ja mówię o broni nuklearnej jako wyrazie tego, że Polska się chce bronić. To jest niewiele warte. I była to decyzja tylko i wyłącznie polityczna, a nie militarna. Czyli powiedzmy takie szwabienie postsowietów, Moskali. A ja mam pytanie, bo generalnie teraz jak, szczególnie w swoim pokoleniu, ale myślę, że również starsze zdało się temu zdaniu ponieść, kiedy rozmawiam o tym, że jest pewne zagrożenie, zresztą są pewne ślady nawet w tym, co się teraz dzieje, bo to jest generalnie katolicka, ale to już taka wierzchnia sprawa, wierzchoła góry lodowej, że jest zagrożenie jakiejś tam wojny, to u ludzi jest coś takiego, że wtłoczono im właśnie przez również kapitalizm i tak dalej, że czas wojny już się skończył, już tak się nie ma mowy o żadnej wojnie. I teraz to zdecydowanie robią media, czyli te media... A co robił Kreml w Gruzji? A co Stany Zjednoczone w Iraku? A co robimy w Afganistanie w tej chwili? Wojna? No. Historia się nie kończy.
Bardzo mi przykro, jak chce się pokój mieć, to trzeba przygotować się do wojny. Naturalnie są rozmaite sposoby wojowania, w tym wojowanie gospodarcze i powolne przejmowanie krajów. Tak. Rosja usiłuje swoją broń, szczególnie energetyczną, stosować, ale nie tylko. Jak Państwo pojedziecie do krajów bałtyckich, zróbcie taki eksperyment, idźcie na stację benzynową, na tyle do tą stacji nie możecie i spytajcie się coś po łotewsku albo po estońsku. Będzie odpowiedź po rosyjsku, że nie rozumiem. Nawet na tym poziomie Rosja się stara kontrolować. We wschodniej Łotwie, gdzie jest wielkie bezrobocie, prawie wszyscy w stacjach benzynowych są Rosjanami. Czyli na najniższym poziomie Rosja zapewnia sobie wsparcie wewnątrz Łotwy, Estonii i Litwy.